No to można zaczynać, tak. Ludzie z pasją o muzyce, dziś duet muzyczny z Baranowa, zespół Linda w składzie Andrzej Białczak i Bartłomiej Białczak. Witam. Witamy. Panie Andrzeju, skąd muzyka się wzięła w Pana życiu? No, w muzykę tak mam od młodych lat. Grał mój ojciec. Tak. Na trąbce, na skrzypcach. Ja byłem mały, to pamiętam, oni tu mieli kiedyś zespół ludowy, to był taki tak zwany dom ludowy, gdzie teraz kiosk stoi. Mhm. Teraz tego domu nie ma, tu blisko gminy. No oprócz tego matka moja śpiewała, grała na mandolinie. Ja jestem najmłodszy, mam trzy siostry. Jedna z sióstr też grała na mandolinie, grała Stasia. A dwie siostry, i wszystkie śpiewały. No mhm. i ja tak ten talent, tak myślę, że może najbardziej taki skuteczny, no to ja. No i potem, jak byłem bardzo mały, to robiłem sobie z kartonu, z Bristolu, taką harmonikę układałem i wchodziłem pod stół i na stołeczku, musieli mi obrusem nakryć, bo się wstydziłem, i tak sobie tam grałem na tych kartonach. I tak to wyglądało. No i od tego się tak zaczęło, potem w szkole podstawowej na organce grałem. No i tak potem szło, potem poszedłem do Szczytna, do szkoły. Akordeon mnie zaczął mocno interesować, no, ale nie było możliwości inaczej, nie było skąd. No i potem poprosiłem mocno rodziców i po prostu matka kupiła mi akordeon w Olsztynie. To było jak pan ile miał lat? No i 14-15. Mhm. Chodziłem do zawodowej szkoły budowlanej w Szczytnie, no i kupiła mi nowy w sklepie na raty, bo tak ciężko było. Mhm. No i tak się od tego zaczęło. A od kiedy powstał zespół Linda obecny? Tak, najpierw to inaczej się zespół nazywał, bo myśmy stworzyli, ja z kolegami i zrobiłem zespół, czyli Mirosław Ogonowski, Zbyszek Krzutkowski i Kazimierz Mydło i ja, Andrzej Białczak. Mm-hmm, tak. Zrobiliśmy zespół na żywo. To były gitary, najpierw pudłowe z przystawkami, wzmacniacz tam Zbyszka Krzutkowskiego, wujek w Olsztynie, tam pracował w tym elektronicznym sklepie, naprawiał te telewizory, tak. Się znał, to zrobił nam wzmacniacz. Kolumnę myśmy sami zrobili, to chłopaki tu z Baranowa, z okolic, kto mógł, to jak radia były, takie zwykłe radia, jak były dwa głośniki, to wyjdzie jeden, tam ojciec nie będzie wiedział. I my tych głośników napchaliśmy w tą kolumnę, że to grało w ogóle. I tak żeśmy grali, mikrofonu nie było, żeśmy pożyczali, albo z kościoła i statywu, no nic nie było. I akordeon na sucho, na żywo, gitary i perkusy. I tak to się zaczęło i złapało to tak, że... Czyli graliście po takich zabawach, po weselach? Zabawa i wesela. A wesela to po dwa dni to norma. To po prowincji jest młodej i młodego. To już była norma. Rozumiem. A czym zawodowo poza muzyką pan się zajmował, trudnił? No, od młodych lat pracowałem w lecznicy, bo mój ojciec pracował w lecznicy. Tak. I od młodych lat ja poszedłem jako pielęgniarz weterynarii. W lecznicy pracowałem, potem było wojsko w Toruniu dwa lata. Wyszedłem z wojska i poszedłem dalej do lecznicy pracować, no potem była redukcja etatów, no i musiałem z tego zejść i potem pracowałem jeszcze na postoju taksówek w Baranowie, pracowałem 5 lat, pracowałem trochę, miałem tutaj sklep tam z ciuchami używanymi, no i cały czas oprócz tego, cały czas granie, wesela, zabawy, takie rzeczy. To... A w jaki sposób pan zaszczepił to swoją pasję synowi? Jak to? Może powiem tak, jak on był malutki, no to ja w domu sobie grałem, czy tam trenowałem, nagrywałem piosenki, powiedzmy, bo żeby ktoś nas posłuchał, to trzeba je sobie w domu nagrać, żeby wrzucić w internet, powiedzmy, czy płytę komuś zrobić. No ja grałem, to ten synek sobie podsłuchiwał i interesowało go to mocno. No to pamiętam, że pojechałem do rodziców, do znajomego, taki malutki akordeonik mu kupiłem i on tam na nim grał, taki ruski tam maleńki. Gitary my potem pod choinkę kupiłem taką tam z takimi rytmami, tak się to zaczęło. Ja nagłaśniałem tutaj festyny, różne jak były na miejscu zabawy, to on chodził, jeździł i słuchał tego. I od tej pory go tak to zaczęło interesować.
Rozumiem. Bartek, teraz przejdźmy do Ciebie. Gdzie się teraz obecnie uczysz? No więc tak, no ja powiem tak, od początku, no może tak w takiej bliskiej przeszłości, to tak, w tamtym roku skończyłem trzecie liceum ogólnokształcące w Ostrołęce. Tak. No i pisałem maturę też w tamtym roku, no i równolegle też chodzę do, nadal chodzę do Państwowej Szkoły Muzycznej. Od ilu lat? Od ilu lat? Od 2010-2011, coś takiego, wiem, że zacząłem. To jak poszłeś do szkoły średniej, czy już wcześniej przed szkołą średnią? Nie. Pamiętam tak, że piąta klasa podstawówki, już. To zacząłem równolegle już iść ze szkołą muzyczną. Tak. No i tak, no skończyłem to szkołę średnią, te trzecie liceum. No i teraz kończę już szkołę muzyczną. No to obecnie no, uczę się w szkole muzycznej jeszcze w tym roku. W Warszawie? Nie, w Ostrołęce. Tą Państwową Szkołę Muzyczną. No i jeszcze ją kończę w Ostrołęce tam. Na jakich instrumentach grasz? No na jakich... Uczyć to się uczę także, żeby to tak powiedzieć, no tak profesjonalnie się uczę. No to uczę się głównie na akordeonie. Tak. I mam też dodatkowy, obowiązkowy też fortepian. No ale zanim jeszcze poszedłem do szkoły muzycznej, to już mnie tata już mnie uczył grać na organach, żeby tam już takie, żeby podłapać takich, takiego grania, takich jak na weselach, jak na zabawach, żeby tak grać bardziej dla ludzi. Rozumiem. No to się uczyłem, tak mnie, no wszystko mnie tata uczył grać, na organach mnie nauczył, również gram na perkusji, tak. Na harmonii pedałowej, na gitarze. Również teraz gram w szkole muzycznej, mamy swój zespół, taki kameralny zespół, też uczę się na akordeonie, a gram na gitarze basowej. No, na gitarze basowej też mi tata kupił w święta, bo tak chciałem jeszcze się na gitarze basowej tak nauczyć, tak mnie zainteresowało. Tak. No i kupił mi tata właśnie pod choinkę tą gitarę basową, no i tak trochę brzdąkałem to tu, to tam, no i również jeszcze na gitarze basowej też. Teraz obecnie gram z zespołem kameralnym u nas w szkole. Rozumiem. A pan, panie Andrzeju, na jakie to pan instrumenty opanował? No ja to tak w zasadzie na wszystkim gram, oprócz instrumentów dętych, bo tak to nie miałem okazji. Jak graliśmy kiedyś, tak jak mówię, ten pierwszy zespół, to Mirek Ogonowski na saksofonie grał potem. I dwie gitary, już potem elektryczne, perkusja lepsza, no i potem już organy weszły w modę, bo jak zaczynaliśmy, to tu nikt nie miał organ. Może Telewizja Polska w Warszawie mieli najbliższe, bo nie było. To takie były czas. No ja panowałem tak, gitara taka, sześciostrunowa, że tak powiem, basowa, perkusja. Na tym gram kupę wesel na zamiankę, nieraz tam komuś było brak, że perkusista nie mógł. Mówił: Andrzej, zagrasz wesele? No zagram, czemu mam nie zagrać? Zagrasz na basie, bo nie ma. No zagram. Zagrasz na takim, no zagram. No i tak, ale generalnie podstawowy mój instrument to są instrumenty klawiszowe. Rozumiem. A kto w waszym duecie śpiewa? Obydwoje. Obydwoje śpiewacie? Tak. Wiem, że panie Andrzej, że pana pasja są samochody. Powie pan nam coś o tym? Ojejku, no tak, samochody. Pierwszy mój samochód to kupiłem sobie syrenkę. Pamiętam. Ciągle się psuła, co miesiąc musiałem do mechanika i robić przodek. Czyli mało jeździł, czy dużo, to i tak, to się tam... No pasja, na postoju najbardziej mogę powiedzieć, bo kiedyś tak nie było części. Ja jeździłem Wołgo na postoju i co byłem, najbliższy sklep to był Warszawa lub Białystok. Nawet w Ostrołęce nie było? Nie, sklepu do Wołgi części nie, tylko tak. W Zambrowie był, ale był warsztat naprawczy, nie? Ale nic nie można było kupić, tylko do naprawy. A, rozumiem. Więc jak byłem jakimś kursem w Warszawie, to od razu do sklepu i co jest, kupowałem. Ja mam do dzisiaj pół góry, pół Wołgi mogę złożyć z nowych części, bo ja musiałem mieć na zapas. Padły mi szczotki w alternatorze, ja zrobiłem. Koło mi się rozjechało, bo puścił drążek kierowniczy. I ja sam młotkiem wszystko musiałem to pyk zrobić sobie i to tego samego dnia. I tak mówię, tych części nowych jeszcze do Wołgi mam bardzo, bardzo dużo. No i jeżdżę tymi samochodem od młodych lat, interesowały mnie samochody, wiem, znam się na wszystkim, gdzie co, tylko trochę oddaję się wszystkie rzeczy do mechaników, tak, niech każdy, ja jak gram, to niech się graniem zajmę, mechanik niech się zajmuje samochodami, ktoś tam od czego innego niech się swoim zajmie, ale wiedzieć tak dużo rzeczy o samochodach wiem
jeżdżę. Tak generalnie to ja tak, już teraz mój czwarty Mercedes jest, nie? Tak najbardziej mnie ta firma, zaufałem jej i wiem, że to jest jedna z najlepszych firm. No i jeździ mi Mercedes, Bartek ma inny, ma kabrioleta. Też ma tam jakieś zainteresowanie. Mamy motor, Bartek zrobił prawo jazdy na samochód, ale również i na motor, jeździ motorem, duży motor kupię mu. No dobrze, to Bartku właśnie chciałem spytać, czym jeszcze poza muzyką właśnie się zajmujesz? No poza muzyką, ja głównie to zajmuję się muzyką wszelakiego takiego rodzaju. No ale też wiadomo, no nie samą muzyką człowiek żyje, no bardzo, bardzo lubimy z chłopakami, jak jest ciepło, to zawsze dzwonimy do siebie, żeby się zjechać, idziemy na boisko, patrzymy, świt trenuje czy nie trenuje, jak nie trenuje, to piła i idziemy zawsze sobie w piłkę czasami, czy pogramy. Tak. No a taką drugą też takie zamiłowanie to motoryzacja, samochody, motory, właśnie tata mnie też takim zaszczepił, zaszczepi mnie taką motoryzacją, taką miłością do motorów, do motocykli, do samochodów również. No, motocykle, sport to coś, co lubię poza muzyką. A panie Andrzeju, słyszałem, że pan też wędkuje. Kiedy to się zaczęło? Jak często? Gdzie pan jeździ wędkować? Wędkowanie to od bardzo młodych lat, jak byłem naprawdę dzieciakiem. Może tak mniej więcej szkoła podstawowa, tu na naszą rzekę, na Płodownicę chodziłem, ale woda była nie taka jak teraz, malutka, tylko woda była głęboka, doszli gdzie, tam nie zapuściło się wędkę, tam rybka brała, tam kębie przeważnie brały, tam kto starszy, kto lepiej wiedział, to tam większą rybkę złapał. Ale tam się kłódki czy robaki się ukopało po drodze i wędko, no tak lubiłem ryby, że potrafiłem do sąsiada po cichutku tutaj przez płot. Tornister, jak szedłem do szkoły, zostawiłem tornister, mówię, że nie mówcie moim rodzicom, zostawiłem tornister, wziąłem wędkę, poszedłem na ryby, jak się szkoła kończyła, to ja przyszedłem, że niby ze szkoły, a ja byłem na rybach. No nie powiem, że tak cały czas, to kilka razy się tak zdarzyło. Tak lubiłem łapać ryby. No przeważnie tu, potem jak troszeczkę byłem starszy, było czym jechać, no to Omulew, Czarnotrzew, na młyn, pieszo nawet na młyn chodziłem i pieszo wracałem, jak byłem mały, w podstawowej szkole, pieszo chodziłem. Po szkole potrafiłem iść do młyna, daleko jest. I nabawałem się rybek i to takich małych parę złapałem i przyszedłem pieszo. Nieraz jaka furmanka jechała, to chłop mnie tam wsiadło się, to podniósł, ale przeważnie pieszo. A teraz obecnie, gdzie pan wędkuje? Nie ma ryb, nie wędkuję, jeżeli gdzieś to u kogoś znajomego na staw, czy coś, trochę na jeziora jeździłem, miałem kartę, teraz już tam to zlikwidowałem, no nie ma ryb, trzeba je wpuścić, żeby były, nie wiem czemu, wody mało jest, ryby poginęły, może przez te wysiewy, że ludzie kiedyś sieli i to tymi nawozami sztucznymi, może to w wodę przeszło i te ryby, może to się teraz tych rolników jest mniej, może to się kiedyś niedługo zmieni, że będzie, ale musi być głębsza woda u nas w rzece i w Omulwiu już jest woda niby większa, ale też ryb nie ma, tak. Ja widzę po tych rybakach, nieraz jadę się kopać, to ich pytam, patrzę jak tam, a panie, nic, nic i nic, nie biorą, nie ma ryb. A kiedyś, gdzie nie zarzucił, w Czarnotrzewiu chodziłem, to ryb, naprawdę brały ryby i to duże. A kto u was w domu gotuje? Gotuję tak. Ja. Tak. Gotuję ja gotuję dobrze. Tak bez chwalenia, gotuje lepiej jak nie jedna może pani gospodyni domu. Aż tak? Tak, wszystko. Od A do Z asortyment jest u nas bardzo rozmaicony. Łącznie z surówkami, zupa, tu zupy, a drugie dania to ja wszystko, ale to tam może Bartek nawet na ten temat. To nie znaczy, że ja nie umiem gotować, bo różnie czasami się zdarza, że ja coś ugotuję, tak, że tak. Czy tata też, tak, no, obydwoje potrafimy tak. Dobrze gotować. Te gotowanie to być może, że matka obie dobrze gotowała. Stołowali się u matki kiedyś nauczyciele, bo mieszkali po stancjach. Tak. No i najgorsze były oni obiady tylko, nie że przyszli na gotowe. To pamiętam, przychodzili i matka gotowała. Czy ktoś tam do urzędu gminy przyjechał, ktoś ważniejszy, brak było coś tam. No nie było tak jak teraz, że restauracja, nie było nic. I matka była dobrą gospodynią i dobrze umiała tam gotować. Być może mam to w genach chyba, po matce te gotowanie właśnie. Rozumiem. No ja gotuję bardzo dobrze. A jak, na jakich imprezach teraz gracie i jak z wami może się potencjalny klient skontaktować, jakby was chciał na jakąś imprezę zamówić? No na imprezach to gramy tak, z imprezami to teraz powiem, co się porobiło. Zrobiło się takie
inaczej jak było kiedyś. Teraz padły ostatnie lata, tam 10, może 20 lat, nie robią, sami zauważcie, nie robią zabaw w ogóle. Nie ma. Kiedyś w odpust zabawa w Baranowie, dokładnie, to się organizatorzy jedni przed drugich przebijali, kto ma to zrobić. Czy straż, czy jakieś koło gospodyń, a ludzi było, nie weszli na salę, nie można było tańczyć. A dziś co się zrobiło? Jest odpust, któryś rok i nie ma zabawy. Nie ma, zabawy padły, jest tylko wesel, a jeszcze do tego na tych weselach jest teraz moda się taka, co ja widzę, zrobiła, że nie chcą niektórzy zespołu, tylko DJ-a sobie biorą. Byłem w zeszłym roku z Bartkiem u rodziny naszej, dwa wesela mieliśmy w rodzinie, proszenie mieliśmy, no i niestety na dwóch weselach DJ-e. Nawet was nie wzięli jako... Nie, DJ-e, bo oni mają swojego ulubionego, to nie. Czyli to mówi pan, że to od ludzi przechodzi, to nie, że gmina, no, tak, czy tak jak u nas na naszym terenie, dlaczego takich rzeczy nie ma? Nie ma zabaw, a weselile. Jest kilka i każdy ma swój jakiś tam ulubiony, gdzieś tam w internecie wypatrzy sobie zespół i nic tu zrobić nie można, chyba że są festyny w Baranowie, czy w okolicy, gdzieś tutaj jeszcze tak, to ja przygrywam tutaj panią seniorką, tak, to takie imprezy tutaj są, to jeszcze jest troszeczkę. No i tak z graniem mamy, bo tak, gramy we dwóch z Bartkiem. Obydwa śpiewamy i tak, nieraz jest tak, że chcą tylko DJ-a, to jedzie Bartek, a ja jestem sam. Teraz były na przykład święta, ja grałem, a Bartek był w domu. Bo chcieli jednego, malutka impreza, no na dwóch nie chcą zapłacić, no bo mała impreza na 40 osób, no. Mówię, to przyjedź ty, to pograsz. No to pograłem, ale generalnie gramy we dwóch. No skontaktować się, to znamy, to wiadomo, trzeba zadzwonić do nas. 606 196 467 albo mamy stronę internetową www.zespołlinda.pl i tam nas można znaleźć, posłuchać, obejrzeć, wszystko. Albo na YouTubie, Zespół Muzyczny Linda na YouTube'a wejść, tak, i wyskoczy wszystko. I jak na akordeonie Bartek gra, jak gramy na weselach i jest tam przekierowanie na stronę internetową. I w ten sposób to jest. Bartek, a ty jaki masz pomysł na życie? Ty byś się utrzymywał z tej muzyki? Czy być może masz coś jeszcze o plany jakieś inne obok? To znaczy ja już pogodziłem się z tym, że głównie idę w kierunku muzycznym. No, mam takie plany, żeby skończyć tą szkołę muzyczną, tak, i będę celował w kierunku Akademii Muzycznej, czy to w Warszawie, czy to w Gdańsku. No i tak myślę nad tym, nad kierunkiem akordeonu, żeby jednak studiować ten akordeon. No i żeby, nie wiem, może gdzieś uczyć na akordeonie, gdzieś w szkole muzycznej, czy też bardzo też teraz interesuję się produkcją muzyczną, może tak, jak robić muzykę na zamówienie, bo też czasami jak są na przykład zespoły diskopolowe, czy nie diskopolowe, różne tam, no to są artyści, ale ktoś dla nich też tą muzykę jednak musi robić. No zdarza się. No i takim, tym wszystkim właśnie zajmuje się taki producent muzyczny, no i ja taką produkcją też się zajmuję, nie wiem, na razie się uczę, może wypali. Rozumiem. A panie Andrzeju lubi sport podobno też. Jakie pan dyscypliny śledzi? O, jak byłem mały, no to tak jak i mój syn Bartek, piłka nożna, nie? Tak. To tutaj jak były te rynki i boisko, tylko było inne, tam był kiedyś piach, trochę tej trawki mało było. I tam żeśmy grywali, to tam dzień dnia to żeśmy się tam skrzykiwali, jak to się mówi, i żeśmy grali. A tak oglądać sport, najlepiej, no to tak, piłka nożna, skoki narciarskie, tak, siatkówkę lubię i w ogóle tak generalnie może oprócz tego powiem, że tak, lubię oglądać ten sport, gdzie występują przynajmniej, nie muszą zdobywać, gdzie uczestnikami są polscy zawodnicy, gdzie są, jak była Formuła 1, był Kubica. Tak. To ja rano, ja wiedziałem, kiedyś z wesela przyjechałem, rano było, od 6 rano, bo tak to przeważnie o 14 się zaczynały Formuła 1. Tak. Nie omyliłem. Oglądałem, koniec, kropka. Teraz no Kubica nie jeździ, no nie oglądam. Oglądam, mówię, tak bez niczego, to mówię, piłka nożna, skoki narciarskie, o, zimowe skoki, jak Justyna Kowalczyk, tak, bo nie wiem, czy teraz już nie skończy. Mówię, tam gdzie Polacy, to i tam ja. Rozumiem. A teraz zapytam was o ulubione zespoły. Kogo, jakie gatunki słuchacie? Jakie może macie jakieś ulubione formacje muzyczne? No ja tak ogółem to tak jestem, że tak powiem, neutralny na to. Ja z piosenkami to
może nie tak zespoły, powiem inaczej, jak wyjdzie do wierzchu jakiś przebój, jakiś coś, to mi się to podoba, to ja to gram i to robię. Aha. A tak w ogóle cały zespół, to ja wiem, jak byłem młody, podobała mi się ABBA, bo muzyka ładna. Tak. Dla mnie, no nie wiem jak dla kogo. ABBA, Beatlesi, u nas z naszych to za moich młodych czasów czerwone gitary. Ale teraz tak u nas, tak gram, jakie jest zapotrzebowanie dla ludzi. Ja jak jedziemy na wesele, to ja tyle lat mam doświadczenia w graniu, że ja gdzieś od 15 roku życia gram, tak? To więc wiem, co ci ludzie chcą i im gram ten typ muzyki, mieszam tą muzykę. Ale w naszym rejonie najwięcej się gra disco polo, niestety. Disco... A panu ten gatunek przeszkadza jakoś? Czy... Nie. Lubię, bo ładnie porobione są utworki, tak. Ładnie brzmią. I też z nich wybieram, bo nie gram tak po kolei tej tak zwanej sieczki dyskotego. Rozumiem. Wybieram najładniejsze, najbardziej melodyjne utwory, najładniej porobione. I no i tak po swojemu to tam troszeczkę poprzerabiam, inaczej tam troszeczkę zaśpiewamy we dwóch na głos i inaczej tam troszkę porobimy. Tak. No studyjne są lepsze na pewno nagrania, jak tak. Ale tak to mówię, ja wybieram, ja trafiam w przeboje. Jak coś wyskoczy ładnie przeboje, to gram, tego gram. I w ten sposób. A tak jednego, żeby mieć i na jednym się zespole, czy jakimś tam wokaliście, to ja nie. Rozumiem. A Bartek? No ja akurat tak trochę inaczej. Ja tak nie za bardzo idę za trendami, bo no wiadomo, wyjdzie jakiś hit, no to wpadnie w ucho. Tak. No to człowiek słucha, ale to nie od razu, żeby to jakoś tak, żeby to tak... jakoś być fanem tej formacji czy zespołu. Ja na przykład... A tak jak w domu sobie siedzisz prywatnie, sobie coś słuchasz, puścisz na komputerze, to jak najbardziej? Jaki gatunek? Hip-hop, nie wiem, czy najbardziej, najbardziej lubię muzykę elektroniczną, taką potocznie nazywano techno. Tak. Bardzo lubię takich... No ja idę w kierunku też właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, w produkcji muzycznej, dlatego też śledzę różnych producentów. Rozumiem. Bardzo lubię takich producentów jak Calvin Harris, zagranicznych naszych, tak. David Guetta, Tiesto, ale też bardzo, ja też mam tak, że raz lubię tego posłuchać, raz tego. Ostatnio też właśnie odkryłem bardzo muzykę klasyczną. Ja wcześniej to w ogóle to dla mnie było coś, nie słuchałem muzyki klasycznej, to zgrzyt. Ale to jednak, tak jak mi powiedziała pani dyrektor szkoły muzycznej, do takiej muzyki człowiek dojrzewa. No i ja przez to, że coraz bardziej się zagłębiam w tą muzykę, to bardziej tak ją zaczynam rozumieć. I odkrywasz nowe. I bardzo, bardzo też czasami bardzo lubię, coraz więcej słucham muzyki klasycznej. Bardzo lubię Chopina słuchać teraz ostatnio. Jest bardzo takie, naprawdę bardzo piękna muzyka. Ale też lubię rockowych zespołów posłuchać czasami, jak naszych polskich artystów, czy Perfect, czy Kasuflera. No więc taka... Mieszanka. Rozumiem. A jakie sprzęty i o jakiej wartości macie tu w swoim dorobku? No sprzęty to tak bez chwalenia powiedzieć, mamy z najwyższej półki. Mamy Electro Voice, jest amerykańska firma, najlepsza na świecie. I do tego mam taka na Europę od Electro Voice'a, to bliźniacze są firmy, to robią Niemcy. Firma nazywa się Dynacord. I to jest taki jakby dział elektrowoza. To jest taki Mercedes pośród instrumentów muzycznych, może tak powiem. No i do tego mam tam inne, które mi się pogania. Drugi teraz nowy Power Mixer, też Dynacorda kupiłem. No i organy teraz, klawisze żeśmy niedawno zmienili na najnowsze modele. Tak. To trzeba z czasem się zgrają, wyjdzie coś nowych. Chcą grać te piękne podgryweczki, żeby to wszystko ładne brzmienia były tak jak w oryginale one są, to trzeba i takie instrumenty kupić, na których oni to porobili. I takie mamy. Także sprzętu mamy. Na za ile ciężko by było tego zliczyć? Ja mam dużo tego, bo ja mogę 3 zespoły i 4 na jedną sobotę wyposażyć na wesela. Tyle tego, bo ja festyniki nagłaśniam. Takie nie za wielkie, nie za duże. Po prostu sprzęt mam dobry, tylko jakby wielkie przyszło na godzinę, to po prostu trzeba było dokupić więcej. Ale mam wystarczająco na takie gminne festyny, jak są w gminach, tak mniej więcej, w takich miejscowościach tutaj, jakby, to za dużo, za głośno. Nieraz wszystkiego nawet nie biorę, bo za głośno przychodzą, proszę pana, ciszej, nie? I to gra czysto, pięknie i długo. Ja kupiłem 20 lat temu Power Mixer Dynacorda, bo ja go nie rozbierałem do dziś i on gra, jak nowy grał, tak gra dziś. Kupiłem teraz drugi, nowszy model.
mocniejszy i tak dalej. A wy w swoim terenie, gdzie jeździcie tak po tych festynach, tak województwo czy poza województwem? No, poza województwem raczej nie. Tutaj Goworowo, tak, tutaj nasza gmina, tam do Krasnosiec, kiedyś jeździłem tam na Spychowo, różnie, gdzie wezmą, tam Jedwabno, ale tutaj u siebie najwięcej tych festynów. Zresztą to siada już to wszystko, mało tego jest, już zabaw no, nie ma. No, rok temu w Bakule, no to było 40-lecie straży graliśmy. To ponoć jak graliśmy w Bakule, to wziąłem po 4 kolumny na stronę, to mówię, że w Dynaku było słychać. No to gdzie Bakula? No to tak to jest. Rozumiem. No dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moimi gośćmi byli Andrzej i Bartłomiej Gałczyk. Dziękuję. Dzięki.